Tramwaj kierunek Wilanów już od września 2024 roku. Z tym, że dwie linie pojadą do Wilanowa, jedna na Stegny, a łącznie te trzy linie tramwajowe będą jeździć na Dolnym Mokotowie co około 2 minuty w godzinach szczytu. Oznacza to dosyć dużo zmian, jeżeli chodzi o komunikację autobusową i tramwajową. Autobusy niektóre zupełnie znikną, niektóre pojadą inaczej, a inne zupełnie po nowemu. Sprawdźmy, co oferuje nam Zarząd Transportu Miejskiego w konsultacjach społecznych o tym, jak będzie wyglądać komunikacja miejska po oddaniu do użytku tramwaju do Wilanowa. Przeanalizujmy to sobie wszystko. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, Czesław Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Wilanów. No i czas przyszedł najwyższy, żeby przeanalizować sobie, co tu nam oferuje ZTM warszawski, jeżeli chodzi o nową komunikację miejską po oddaniu do użytku tramwaju do Wilanowa. Na wstępie powiem, że będziecie mieli rozdziały do każdej linii, ale pewnie się te rozdziały pojawią chwilę później po publikacji filmu. A raz warto wspomnieć również o tym, że jeżeli jakiejś linii autobusowej czy tramwajowej nie wspominam w tym filmie, to oznacza, że nie będzie realizowanych zmian w ramach tej zmiany komunikacji miejskiej. W skrócie, jeżeli jakiejś linii nie wspominam, to po prostu pozostaje tak, jak była wcześniej. Natomiast dziś film będzie dosyć długi, więc przygotujcie się, usiądźcie wygodnie, bo faktycznie tych zmian jest całkiem dużo. Również jeżeli chodzi o tramwaje, no i niektóre tramwaje w ogóle pojawiają się ponownie na mapie Warszawy. Które zniknęły, bo nie mamy żadnej nowej linii, zupełnie nowej, której nigdy nie było. Wszystkie linie istniały. Na przykład jak 14, która po 50 latach wróci ponownie właśnie do Wilanowa, ale trochę w innym miejscu. Dobrze, ja się tutaj rozgaduję, może zacznijmy od wstępu, a mianowicie tego, że linia 11 już dojeździ po części kawałku tramwaju do Wilanowa, oczywiście na Gagarina i zacząłem chwalić o tym, że 11 jest dosyć popularna. W godzinach, znaczy łącznie w ciągu jednego dnia poprzedniego, korzysta z niej ponad 5 tysięcy osób. Powiedziałbym, że faktycznie całkiem dobry wynik, ale przydałoby się jakieś zestawienie innych linii autotramwajowych jeżdżących po Warszawie. Natomiast faktycznie chodzi tylko łącznie o odcinek jeżdżący właśnie od Gagarina przez spacerową po Goworga i tylko chodzi o ten odcinek, bo że po tym odcinku 5 tysięcy osób jeździ. To dobra informacja, że ktoś korzysta z tego tramwaju, a po zmianach komunikacji miejskiej pewnie będzie jeszcze 500 osób. Zresztą zobaczycie. Co ważne, jeżeli chodzi o ogólne założenia w ramach tego, no to wiadomo, że się pojawią trzy linie tramwajowe do Wilanowa, chociaż to jest zbyt duże powiedzenie, bo tak, jedna linia, linia 19 pojedzie na Stegny i dwie linie dojadą do miasteczka Wilanów, tak, przystanek Branickiego zmienił nazwę aktualnie na miasteczko Wilanów, zobaczymy też permanentna zmiana, natomiast te dwie linie to będzie oczywiście 14, jak i również 15, tak, 15, nie 35, też jestem zdziwiony, ale 35 po prostu pojedzie jak 15 do pralki, ale zanim dokładnie Wam zaraz to opowiem, co ważne, jeżeli chodzi o ogólne założenie, no to wiadomo, że zniknie parę linii autobusowych takich przyspieszonych, nie pośpiesznych, tylko przyspieszonych, czyli 501, 519 i 522. Będą zastąpione właśnie przez te trzy linie tramwajowe i tramwaje będą realizować w godzinach szczytu 30 kursów. Z czego dotychczasowo autobusy realizowały 16 kursów. Nie wiemy, czy było realizowane tylko 16, tego, że nie było większej ilości katarowej, ale takie są wyniki. Co ważne, dzięki temu przerobowość tych trzech tramwajów zamiast tych trzech linii autobusowych będzie dużo większa, bo będzie to 6 tysięcy miejsc w tramwajach, gdzie dotychczasowo to było 2 tysiące miejsc. Przejazd tramwajem do centrum ma wynosić 25 minut, znaczy dojazd z miasteczka Wilanów do Śródmieścia. Co oznacza Śródmieście? No, dla mnie Śródmieście oznacza Plac Unii Lubelskiej, ale zobaczymy, co oznacza to dla ZTM-u. Wiemy, że te tramwaje pewnie będą jeszcze jeździć później szybciej, jeżeli będzie zielona fala. Doskonale też wiemy, że zielona fala się nie pojawi we wrześniu, tylko najprawdopodobniej dopiero od grudnia, bo od grudnia skończy się budowa tramwaju do Wilanowa, a przynajmniej w teorii od stycznia. No, ale dobra, po kolei stycznia 2025, żeby to było jasne. Żeby to po kolei sobie przejdźmy, tych zmian jest dosyć dużo. Mamy tutaj link do tych wszystkich konsultacji społecznych, macie. Jak coś, konsultacje społeczne będą trwały przez najbliższy czas dosyć długo, bo mniej więcej do połowy lipca, konkretnie do 15 lipca można wysyłać swoje opinie. 20, 24 i 27 czerwca będzie można przyjść do różnych szkół i tam też porozmawiać, albo do Domu Kultury, porozmawiać właśnie, jak to dokładnie wygląda. 20 czerwca w godzinach 17:20
do Liceum Ogólnokształcącego Stefana Batorego na ulicy Dolnej 6 na Dolnym Okotowie 24 czerwca w poniedziałek 17:20 miasteczko przyrody, filia Młodzieżowego Domu Kultury, ulica Fabryczna 1/3 na Powiślu i 27 czerwca w czwartek godzina 17:20 szkoła podstawowa numer 358 hetmana Jana Zamoyskiego, ulica Świętej Urszuli Leduchowskiej 10 w miasteczku Wilanów. Oczywiście też można brać udział online na YouTubie lub na platformie Zoom, będzie można się połączyć, tylko trzeba wybrać wcześniej informację, że się chce w ten sposób dołączyć. Jak coś, te konsultacje społeczne online będą 22 czerwca w godzinach 11-14 będzie transmisja na YouTubie. Tak wyglądają informacje. Oczywiście wszystkie opinie trzeba wysyłać na adres mailowy, bądź po prostu udać się na miejscu i tam też zgłosić swoje uwagi na karcie papieru. Więc takie są tutaj ogólne informacje. Tu mamy całą mapkę, jeżeli chodzi o zmianę komunikacji miejskiej, a przynajmniej ten wycinek. Nie mamy tutaj wszystkich linii autobusowych i tramwajowych, jeżeli chodzi o te informacje. Co najważniejsze, możecie zobaczyć właśnie 3 linii tramwajowe, 6 linii tramwajowych jadących przez plac Unii Lubelskiej. No i co jest według mnie trochę nieporozumieniem, 5 linii tramwajowych na Nowowiejskiej, tutaj będą korki, ale o tym w sumie mogę teraz powiedzieć od razu na wstępie, tak zanim przejdziemy do dokładnej analizy każdej linii tramwajowej, warto powiedzieć, że wszystkie te linii tramwajowe, mamy tutaj miasteczko Wilanów 14-15, no i później się dołącza 19 ze Stegien, no i jeszcze oczywiście mamy Zysielc 11, te 4 linie jadą spacerową i później wszystkie skręcają w prawo w Marszałkowską. No i jaki tu jest problem? Tutaj jeszcze takiego i dużego problemu nie widzę, chociaż przystanek placu Unii Lubelskiej jest bardzo wąski, nie do końca jestem przekonany, czy będzie w stanie obsłużyć tak dużą ilość tramwajów. Natomiast dalej mamy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o skręt w lewo, bo wjeżdżamy w Nowowiejską i tutaj sobie jedziemy jeszcze przez metro Politechnika, miło, przyjemnie. Wiadomo, że wtedy faktycznie trochę osób się wysiądzie z tramwaju, pewnie większość, no bo dojedzie już do metra. Natomiast pozostałe tramwaje gdzieś muszą pojechać dalej, nie mogą zniknąć, nie ma pętli na metro Politechnika. I tu jest właśnie problem. Problem jest dosyć duży, bo przez to, że te tramwaje nie mogą zniknąć, jadą dalej na Nowowiejską i większość, bo 3 linie z tych tramwajowych, a nawet właściwie 4, 10, 11, nie, już przesadziłem, 3 linie tramwajowe, 10, 11 i 19 skręcają w prawo w Chałubińskiego. Jaki to jest problem? Problem jest taki, że aktualnie już się robią korki przy tym, jakieś tam 10 i 11, pojawi się jeszcze 19 i jeszcze 14 tutaj będzie jechać prosto. W skrócie tam będzie niezłe zamieszanie. Ogólnie będzie tutaj po prostu dosyć ciasno. Już aktualnie przystanki mają problem z tym, że Nowowiejska, zespół przystankowy, ma zbyt krótkie perony. Tramwaje przewidują do przebudowy ten węzeł przystankowy, ale wątpię, żeby im się udało to w całości przebudować przed dodaniem do użytku tramwaju do Wilanowa. Na razie to są wstępne przymiarki. Na de facto wstępne przymiarki oznaczają, że może zrobimy to do końca tej dekady. Przynajmniej tak mówię ogólniając. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że tramwaje się ogarną jakoś to, żeby faktycznie dało się puścić tutaj tyle tych linii tramwajowych, bo inaczej będzie ciężko. Nie wiem, nawet betony postawić, żeby po prostu dało się wysiąść. Żeby dwa tramwaje mogły na spokojnie tutaj w tym miejscu się zatrzymać i dostosować sygnalizację świetlną, żeby po prostu preferowały tramwaje zamiast innych pojazdów, bo po prostu tutaj aktualnie robią się korki tramwajowe. I dosyć duże opóźnienie. Tramwaj nie jest w stanie przejechać tego skrzyżowania, jeżeli jest drugi w ramach jednej sesji świateł, tylko i wyłącznie dwie bądź trzy sesje świateł musi przeczekać, by faktycznie gdzieś dalej pojechać. Trochę nieporozumienie. A będzie tych tramwajów jeszcze więcej. No, na Marszałkowskiej oczywiście jest dużo lepsza sytuacja, bo wiadomo, że tutaj będzie jeździć trochę tych linii tramwajowych. Jeszcze we wrześniu pewnie będzie jeździć linia T na początku, więc wtedy trochę będzie ciaśniej, natomiast pomijając to, no i 36, natomiast pomijając to, normalna komunikacja, szynowa pomijając WLT, na spokojnie sobie w tym miejscu będzie funkcjonować. O, w sumie faktycznie, zapomniałem, 36 jeszcze będzie jeździć na Nowowiejskiej. No to będzie 6 linii tramwajowych, no nie, nie ma bata. Ale dobra. A nie, bo 19 nie będzie wtedy. No dobra, no ale w kolejne wakacje już będzie. Co ważne, jeszcze z takich ogólnych informacji, które mnie zaskoczyły, miło bądź niemiło, to jest to, że faktycznie już tramwaje tutaj zaznaczyły, że Rakowiecka jest w przebudowie, a informacja była jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych na Rakowieckiej. I kiedy się zakończą prace na Rakowieckiej, domyślamy się, że część linii oczywiście będzie jechać zamiast właśnie Nowowiejską, będzie wjeżdżać bezpośrednio w pole mokotowskie. Część linii tramwajowych pewnie przejedzie przez metro pole mokotowskie i pojedzie dalej do Mordoru. Najprawdopodobniej chodzi po prostu o szybki dojazd do metra. Część skończy na Kieleckiej, a po prostu część będzie omijać ten odcinek, jeżeli chodzi o te zagłębie. Zresztą zobaczymy, co nam zaoferuje ZTM, bo to ZTM ustala trasę tramwaju warszawskiej, bo to dla niego działają tramwaje.
To jest bardziej skomplikowane. Tramwaje warszawskie to jest wykonawca, ZTM to jest zamawiający, jeżeli chodzi o przewozy usługowe. I on po prostu sobie zamawia, gdzie mają jeździć konkretne linie tramwajowe czy autobusowe. Tak samo jest z MZA i z innymi podwykonawcami, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, jak na przykład Arriva, który był kiedyś sławny. Teraz to się inaczej to nazywa, nie pamiętam. Dobra, ważne jest to, że dosyć dużo ciekawostek, jeżeli chodzi o zmianę komunikacji autobusowej. Wbrew pozorom zdziwiłem się, że E2 pozostało. Godzina szczytu, ale jednak. Dosyć dużo też linii autobusowych pozostało na Gagarina, bo trzy linie. Na samym odcinku całego tramwaju do Wilanowa mamy prawie na całej długości 116. Mamy też 217, które pozostaje na miasteczku Wilanów, ale to dobra, akurat informacja. Jest trochę zmian na Zawadach i to dosyć dużo. Do EC Siekierki brakuje połączenia z Zawadami. To jest nowość, którą tutaj ZTM chce zaproponować. No i dosyć dużo też zmian, jeżeli chodzi o sam Powścin, bo w Powścinie trochę inaczej 700 będą jeździć. Będą nowe linie. W teorii większa częstotliwość, ale w praktyce ZTM mógłby większą częstotliwość ogólnie jeszcze bardziej dopracować na całym odcinku. Pozostaje połączenie z metrem na Ursynów, jeżeli chodzi o połączenie Ursynów, Wilanów i Zawady. To jest dobra też informacja. No i na Stegnach tylko i wyłącznie dwie linie autobusowe mają kończyć swoją trasę. Przejazd przez Stegny cały czas ma być dosyć duży. Na metro Wilanowska będzie mniej jeździć linii autobusowych i w teorii mniej stać w korku, ale w praktyce niekoniecznie. Więc ogólnie tak wygląda na zarysowanie tych wszystkich zmian w dużym skrócie. Jeszcze z jednej rzeczy, którą faktycznie na wstępie chcę powiedzieć, to jest to, że nie podoba mi się jedna rzecz, znaczy nie podoba mi się, po prostu widzę niewykorzystany potencjał. Na skrzyżowaniu Spacerowej i Belwederskiej został wybudowany specjalny, a właściwie jeszcze powstaje, specjalny prawoskręt dla autobusów. Te autobusy mogą wjechać na torowisko tramwajowe zjeżdżając ze Spacerowej na środek i mieć później bezpośredni prawoskręt w ulicę Belwederską, dzięki czemu te autobusy po prostu jadąc z tramwajami przejeżdżają w trakcie jednej sesji świateł prosto na wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy. I aktualnie z takiego połączenia nie będzie korzystać, przynajmniej wedle tych planów, żadna linia autobusowa. Nie rozumiem tego pomysłu. W sensie rozumiem chęć wyrzucenia prawie wszystkich linii autobusowych ze Spacerowej, ale i tak dwie pozostają na Gagarina. Więc czemu żadnej autobusowej tak nie puszczą? Nie wiem. No ale to taka inna uwaga i dygresja. Ogólnie tak wygląda zarys. Jest trochę też nowości, trochę zmian. Kolejne plany, jeżeli chodzi o likwidację długiej trasy 518, 517 znowu zmienia swoją trasę. Przejdźmy do konkretów. Konkrety są takie, że tak wygląda cały zarys, jeżeli chodzi o zmiany komunikacyjne w tych dzielnicach, gdzie się najwięcej dzieje. A teraz przejdźmy sobie do konkretnych linii. I zaczynamy oczywiście od linii tramwajowych. No tak, no, z nowości to 14 wraca po dosyć długim czasie. Jeżeli ktoś z Was nie wie, co to jest linia 14, linia 14 przez dosyć długi czas funkcjonowała jeszcze niedawno, bo względnie niedawno została zlikwidowana. Ostatni odcinek 2010, jak możecie zobaczyć, właśnie jeździł pomiędzy, z tego co pamiętam, no tutaj jest na Służewiec, ale de facto już wtedy 14 jeździła do metro Wilanowska, pomiędzy Banacha a metro Wilanowska. No jak widzicie, 14 od dosyć długiego czasu istnieje w Warszawie, tylko przez ostatnie lata została ponownie zlikwidowana. W tym dokładnie roku została zlikwidowana, zawieszona została w 2022 roku w związku z rozpoczęciem tam większych prac, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa, ale de facto jeszcze tam tych prac dużych nie było. Natomiast faktycznie wtedy zostało to zlikwidowane, znaczy zawieszone, ale do czasu dzisiejszego, czyli od 2 lat, linia jeszcze nie wróciła, natomiast wróci teraz na początku roku szkolnego na nowej trasie. Ponownie z Banacha, ponownie przez Plac Unii Lubelskiej, czyli cały ten odcinek jest mniej więcej taki sam, czyli filtrowa Nowowiejska przez Metropolitechnika Marszałkowską i dalej zjeżdża na dół, na Spacerową i jedzie Jana z Trzeciego Sowieckiego i później Jana Rzeczpospolitej do miasteczka Wilanów. Co ważne, ta linia tramwajowa wraca po 50 latach do Wilanowa, z tym, że poprzednio jechała Gagarina i dalej Czerniakowską Powścińską i bezpośrednio do samego Pałacyku, więc linia jeździła zupełnie inaczej, ale w teorii do samego Wilanowa dojeżdża ponownie, z tym, że tak, zgadzam się z wami w komentarzach, dojeżdża do miasteczka Wilanów, tylko pamiętajcie, że miasteczko Wilanów znajduje się w Wilanowie. Co nie zmienia faktu, że faktycznie linie tramwajowe, jeżeli chodzi o pozostałą część Wilanowa, de facto dużo nie obsługuje, głównie miasteczko Wilanów. Natomiast faktycznie z ważnych informacji jest to, że jedzie na bardzo długiej, prostej trasie, nie ma jakichś większych barierów i częstotliwość jej będzie wyglądać następująco. Co 8 minut w godzinach szczytu, poza szczytami co 12 minut i we święta i soboty, czy oczywiście weekendy, co około 15 minut. Takie są plany, jeżeli chodzi o tą trasę. Główny plan tej linii to jest oczywiście dociągnięcie jak najszybciej pasażerów do linii metra Politechnika i później po prostu, żeby ta linia gdzieś dojechała do jakiejś pętli. Nie do jakiejś pętli, bo mogłaby skończyć na placu Narutowicza, dojedzie trochę dalej do Banacha.
Ale to dobrze, bo akurat wcześniej jeździła do Banacha i tam potrzebne jest to połączenie z tym szpitalem. Chociaż z tym, że dojedzie do Banacha, bym aż tak się nie rozkręcał, bo wtedy tramwaj do Warszawy Zachodniej może zamknąć tam to połączenie, a później tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego, ale to wiecie, to jeszcze później. Jakie są plany, jeżeli chodzi o 14? Ja jestem pozytywnie zadowolony i faktycznie jako druga linia tramwajowa do miasteczka Wianów idealnie będzie spełniać swoją rolę. Bo pierwszą linią tramwajową, siomrówka, będzie oczywiście linia tramwajowa 15. I 15 zmienia swoją trasę dosyć potężnie. Nigdy nie jeździła do Wilanowa i teraz będzie jeździć. Trasa 15 wygląda następująco. Może jeszcze trochę wątku historycznego. Jak jeździła kiedyś 15? Z Wawa Wielkim możemy ze sobą wyciągnąć informację, że 15 oczywiście jeździ na Okęcie od dłuższego czasu pomiędzy Marymont Potok, natomiast nowy plan jest taki, żeby po prostu sobie skręciła tutaj, no tutaj bardziej i po prostu pojechała do Wilanowa. Widzimy, że kiedyś jeździła na wyścigi, kiedyś jeździła na Hutę, ale do Wilanowa nigdy. No na Łazienkowską, ale to było w czasach, kiedy tam tramwaje jeździły. Teraz oczywiście nie jeżdżą. No i tutaj jeździły faktycznie alejami zimskimi, na tym krótkim odcinku miały zjazd właśnie na Plac Trzech Krzyży i później też tutaj na dół, no bo gdzieś musiały dojeżdżać. To też była zajezdnia w tym miejscu schowana, z tego co pamiętam. Natomiast faktycznie 15 nigdy nie jechała taką trasą. Dosyć duża zmiana. Przez ostatnie lata długo już była faktycznie przyzwyczajona nas, że jeździła na Placu Lutowicza bądź po prostu na Okęcie, czy też do P plus RL Krakowska, w skrócie Pralka. No i teraz ponownie kolejna zmiana, jeżeli chodzi o tą trasę linii tramwajowej. Oczywiście teraz jest trochę skrócona. Natomiast ważne jest to, że po prostu zamiast teraz kręcić na Placu Zbawiciela, w skrócie będzie jechać całą odcinkiem przez Marszałkowską, czyli będzie mieć najbliższą stację metra na metro Centrum, dobre przesiadki i do pociągów, i oczywiście do komunikacji tramwajowej na Alejach Zimskich i do pozostałych autobusów. No i też dalej do Marymontu, Potok może na spokojnie też rozwozić pasażerów na przykład do Dworca Gdańskiego. Co ważne, linia tramwajowa, jak powiedziałem wcześniej, jedzie najprostszą trasą podobnie jak 14, czyli w skrócie na Spacerowej zjeżdża i jedzie prosto Stojny Czyszczego Sobieskiego i dojeżdża do miasteczka Wilanów. Ta linia tramwajowa ma jeździć dosyć często, bo w godzinach szczytu będą dwa warianty tej linii tramwajowej i ogólnie będzie jeździć co 4 minuty. Bo co drugi kurs będzie skrócony. Ogólnie podstawowa linia tramwajowej 15 będzie co 15 minut, natomiast co 8 minut, przepraszam, co 8 minut, natomiast co 4 minuty będzie, co połowę tego czasu będzie podjeżdżać skrócony kurs do przystanku Morenowska, bo tam ma być postawiony specjalny rozjazd na stawkach, dzięki czemu tramwaje będą mogły po prostu sobie tam skręcić i bez jakichś większych problemów po prostu skończyć swoją trasę. Tak jak to miało miejsce jakiś czas temu za metro Rondo Daszyńskiego, tak 11 tak kończyła swoją trasę po prostu pomiędzy torami. Bez jakichś dodatkowych torów odstawczych, po prostu jest łącznik torowy pomiędzy jednym a drugim torem, tak jak to teraz miało miejsce na Doducie Ordona, jeżeli chodzi o WKT-kę. Tak również tutaj będzie, jeżeli chodzi o linię tramwajową. Właśnie 15, dodatkowe kursy skrócone. Docelowo oczywiście na Muranowie ma powstać pętla pełnoprawna, bez ekspedycji mimo wszystko, ale pełnoprawna pętla, gdzie tramwaj będzie mógł zbić kółeczko, a teraz po prostu to będą musiały być tramwaje dwukierunkowe. Gdyby ktoś z Was się zastanawiał, czemu co drugi kurs tylko i wyłącznie będzie kończyć w tym miejscu, no względem, jeżeli chodzi o to, że no jednak motorniczy musi mieć chociaż na jednym z krańców co ileś godzin ekspedycję, po prostu w skrócie musi mieć miejsce normalne, gdzie sobie pójść zrobić jeść, pójść do normalnej łazienki, która nie jest stojtojem, no i sobie na przykład odgrzać posiłek, bądź też kupić kawę. Tego typu obiekty są niezbędne do obsługi, jeżeli chodzi o te osoby, no bo pamiętajcie, że tramwaj to nie tylko łącznie jest środek przewozu, to również jest miejsce pracy i osoby, które tam pracują, też muszą pracować w godnych warunkach. Więc dlatego też tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdany techniczne. Natomiast wracając do meritum. Linia będzie jeździć co 4 minuty w godzinach szczytu, co 6 minut w godzinach szczytu, czy co 6 minut poza szczytem i co 7,5 minuty w weekendy. Według mnie co 7,5 minuty to dosyć dobra informacja. Ciekawostka jest taka, że wszystkie te wartości wam podałem dla kursów skróconych i wydłużonych, więc to oznacza, że po prostu przez cały tydzień będziemy mieli takie dwa warianty trasy. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te trasy. Natomiast w ramach tej linii będzie też na linii 35 do 35, dojdziemy za chwilę, tak jakby to z Was było ciekawe, jak aktualnie jeździ 15, no to 15 jeździ aktualnie na takiej trasie, czyli z Marymont Potok, no teraz kończy swoją trasę, owszem, na Nowowiejskiej, bo w związku z tym, że na Filtrowej jest przebudowa torowiska, ale pomijając to, no to normalnie tramwaje tej linii by po prostu dojeżdżały dalej, czy po prostu by jechały tutaj i do Pralki w tym miejscu by dojeżdżały. No aktualnie ta linia oczywiście jeździ na trochę krótszej trasie. Natomiast nowością będzie zupełnie nowa linia tramwajowa, czyli 19. Jeździła już kiedyś w Warszawie na trochę innej trasie. Jak? Już Wam pokazuję. 19 zniknęła z tego, co pamiętam, jeżeli chodzi o Wawowiki. Tu mieliśmy informację, czekajcie, sprawdzę. W sensie, ja 19 nie pamiętam.
Nigdy nią nie jechałem, ale istniała jak już faktycznie żyłem, czyli do 2009 roku, do 31 sierpnia sobie jeździła na trasie. Na jakiej trasie jeździła, możemy dokładnie zobaczyć tutaj. Jeździła pomiędzy Piaskami a Wyścigami. Później to została zlikwidowana w związku z tym, że dziesiątka zastąpiła trasę i 33. Natomiast co jest ważne, no to faktycznie dziewiętnastka wróci na bardzo podobnej trasie, z tym, że troszeczkę inaczej. Będzie troszeczkę wydłużona, troszeczkę zmieniona. A konkretnie, trasa dziewiętnastki będzie następująca. Znowu Bemowo, czyli trochę za Piaskami i w drugą stronę zamiast zjeżdżać na dół, znaczy zamiast jechać górą do wyścigów, dojedzie do podobnej wysokości, bo tu są wyścigi, na Stegny. W skrócie będzie po prostu jechać całą tą trasę na Jana III Sobieskiego, aż później skręci w prawo na Stegny. Te tramwaje będą jedynymi tramwajami, które będą dojeżdżać do nowej pętli tramwajowo-autobusowej na Stegnach. Co ważne, linia 19, to oznacza, że po prostu na Stegnach będzie jeden tor wolny dla tramwajów, jeżeli będzie potrzeba na większe jakieś zapotrzebowanie. Linia 19 wraz z linią 33 będzie stanowiła główny dojazd do Bielan i Żoliborza. Ok, to też dobra informacja. No i co ważne, 19 będzie jechać właśnie Jana Pawła II, no i Chałubińskiego, dzięki czemu będzie po prostu też mogła szybko dowozić pasażerów do metro Politechnika, no i dalej przez całą Jana Pawła w te wszystkie rejony. Co ważne, 19 będzie jeździć co 8 minut w godzinach szczytu, co 12 poza szczytem i co 15 w weekendy. Tak jest mniej więcej zaplanowanie. Według mnie to też jest dosyć dobre zaplanowanie. Zupełnie nowa linia tramwajowa potrzebna była w Warszawie. Znaczy, to nie jest zupełnie nowa. Wiemy, że już istniał ten numerek i jeździ jakoś inaczej. Ale zupełnie nowa linia tramwajowa, której nie mieliśmy przez ostatnie lata, jest potrzebna w Warszawie, bo po prostu dosyć dużo nowych tras tramwajowych teraz się pojawia, a linii nie było cały czas nowych, więc dobrze, że się faktycznie pojawia. Znaczy, dużo się pojawia. No w ostatnim czasie pojawiły się Winnica, ale to już jakiś czas temu, więc tam faktycznie dwójka się pojawiła w nowej formie. Mamy teraz Kasprzaka i tam się nic nie pojawiło nowego. No i mamy teraz, znaczy 11 dosyć mocno żyła. No i mamy teraz tramwaj do Wilanowa. No i tramwaj do Wilanowa uruchomił jedną nową linię tramwajową. Oczywiście Rakowieckiej raczej nic nie otworzy nowego, mi się wydaje. Tramwaj do Zachodniej też raczej nie, bo 14 po prostu ma dojechać do Zachodniej. Przynajmniej w teorii, zobaczymy jak będzie z tym. No i tramwaj na Zieloną Białkę na pewno będzie uruchamiać jakieś nowe linie tramwajowe, ewentualnie trochę z Annopola będzie zmienione, ale nie wiemy jeszcze co będzie jechać na Zieloną Białkę, bo nawet nie wiemy kiedy zaczną budowę. Dobra, rozgadałem się na inne tematy poboczne, a jeszcze jest ostatnia linia tramwajowa, która się zmieni, czyli 35. 35 również się zmieni, bo będzie teraz jechać na nowej trasie. A jak 35? O 35 aktualnie... czekajcie, gdzie jest 35? O, zniknęło mi? O, nie jest. 35 aktualnie jeździ na takiej trasie, czyli pomiędzy... No dobra, no teraz trochę inaczej jeździ, tak? No bo dojeżdża sobie tutaj, proszę bardzo. Więc owszem, aktualnie 35 dojeżdża w tym miejscu na Kielecką, natomiast normalnie 35 teraz już jeździło na takiej trasie tutaj do Banacha, gdy dobrze pamiętam. Natomiast teraz 35 będzie wydłużone, czyli w skrócie trasa jest dokładnie taka sama, jak teraz widzicie na Załączu Małasku, z tym, że pojedzie, po prostu pojedzie do P+R Aleja Krakowska. Także, no... Dla mnie, jako dla osoby mieszkającej w tej części Warszawy, dosyć często przebywającej, no to trochę... Znaczy mieszkające dużo powiedziane. Tam często przebywam, trochę na minus, ale faktycznie może to jest dobre połączenie, żeby 15 się pojawiła na nowej trasie, no i faktycznie, żeby ten tramwaj jakoś normalnie odżył też na tej nowej części do Okęcia. Natomiast tak to wygląda, jeżeli chodzi o mapkę. Skurczcie, kolejny tramwaj na Nowobieskiej. This is fine. No i oczywiście na Filtrowej, no i później taką trasą, jak jeździła 15. W skrócie po prostu połączenie 15 i 35 względem starej trasy. Także takie są informacje i zmiany 35, jeżeli chodzi o trasy, znaczy dużo nie miało planów wcześniej, zmiany jeżeli chodzi o wcześniej. Kiedyś trasa jeździła na krótszej trasie, czyli jeździła do pomiędzy Piaskami i Wilanowską, później nowe BMW wyścigi, wcześniej Żelanie Feso i Plac Stanikiewicza, dawne czasy. Natomiast to ważne, ostatni odcinek z wyścigów po prostu się zmienił tam w związku z różnymi zmianami tras tramwajowych. Po prostu 35 zniknęło z Pławskiej i to akurat mi się nie podobało. Dobra, przejdźmy sobie do komunikacji autobusowej, bo oczywiście autobusy też trochę się pozmieniały w ramach tej komunikacji nowej miejskiej. No i zaczynamy od linii autobusowej 107. Proponujemy skierowanie autobusów 107 na trasę nową, a mianowicie w skrócie. O co tu dokładnie chodzi? Zerknijmy sobie na mapkę względem tego, jak to wygląda teraz i jak to będzie wyglądać później. Przy okazji jeszcze sobie zerknijmy tylko, 107 będzie jeździć co 15 minut w godzinach szczytu i poza szczytem, czyli w skrócie tak samo mniej więcej przez cały dzień. 107 jeździ standardowo ze Esperanto cały czas, jak jeździło, ale teraz będzie jechać trochę inaczej. Bo aktualnie 107 możecie zobaczyć sobie, że w normalnych kursach dojeżdża do EC Siekierki, a teraz nam tutaj proponują, żeby przy trasie siekierkowskiej autobus nie jechał na EC Siekierki, tylko po prostu pojechał dalej do metro Wilanowska.
Ja osobiście nie korzystam z tej linii, więc wam nie powiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł, bo nie miałem okazji korzystać. Jeżeli chodzi o bariery, to jest to, żeby przez tutaj trasę Witosa Jana III Sobieskiego i Beethovena będzie jechać, żeby po prostu ładnie wykręcić, tam jeszcze obsłużyć trochę więcej pasażerów. Czy to jest dobry pomysł? No, na pewno to jest jakiś plan, żeby faktycznie wykorzystać tą linię, żeby jakoś inaczej pojechała. Na ECS-ie Kierki trochę innych linii autobusowych zaproponował, no tutaj jest ZTM, więc faktycznie to może jest też dobra informacja, że faktycznie trochę chcą to pozmienić i pokręcić. Natomiast czy na pewno to jest dobry pomysł, żeby z Siekierek zmieniać i wydłużać tę trasę tramwajową bezpośrednio do metra Wilanowska? Nie jestem do końca przekonany, czy to jest najszybsze połączenie i najlepszy pomysł, w związku z tym, że i tak tramwaj tam jest, więc można by po prostu zrobić szybkie połączenie pomiędzy Siekierkami a tramwajem. No ale to moja osobista opinia. Natomiast dalej mamy oczywiście linię autobusową, muszę się przestawić na tramwaje, na autobusy teraz. A, jeszcze 107, jak coś, będzie jeździć co 15 minut w godzinach szczytu i ogólnie w tygodniu, znaczy ogólnie w tygodniu jeździ cały czas co 15 minut, natomiast w weekendy co 20 minut. Natomiast z kolei linia 108 będzie troszeczkę inaczej tu już faktycznie jechać, bo ona zastąpi linię 164. Będzie jeździć pomiędzy Placem Trzech Krzyży a metrem Wilanowska. I sobie zetknijmy, jak jeździ aktualnie linia 108. Czekajcie, sobie znajdę tylko ją, gdzie ona to jest. Tu jest linia 108. Czyli tak jak jeździła poprzednio, a właściwie wcześniej, czyli 108, no tak, no aktualnie mamy zmianę trasy, więc 108 dojeżdża tylko właśnie tutaj, ale uwierzcie mi, że normalnie 108, czekajcie, czy ja mam tutaj te 108, no nie mam tego pod ręką, ale dobra, normalnie 108 jeździło mniej więcej podobną trasą, tylko później jeszcze sobie tam jechało gdzieś dalej, natomiast teraz po prostu proponujemy, żeby 108, znaczy jechał tutaj w te rejony, natomiast teraz proponuję nam, żeby po prostu 108 pojechało zamiast w tą część bezpośrednio do metro Wilanowska, w skrócie skracając z całych tych siekierek i robiąc nowe połączenie z metrem i oczywiście również z tą linią tramwajową w tym miejscu. Minus tego zmiany, za chwilę dokładnie zobaczycie, bo faktycznie jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to jest rozdzielenie zawad w tym miejscu całkowicie, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, a konkretnie zetknijmy sobie na mapę tą dużą. W związku z zmianą aktualnie tego, że 108 jedzie tędy i jest jedyną linią w tym miejscu, nie ma żadnej linii tramwajowej, nie ma żadnej linii autobusowej w tym miejscu. Wybaczcie te moje pomyłki z tramwajami i autobusami, ale trochę mi się przestawiam. Ważne jest to, że pomiędzy ECS Siekierki a Zawadami nie będzie żadnego połączenia komunikacji autobusowej bezpośrednio. W tym miejscu trzeba będzie przejść na piechotkę pomiędzy jedną a drugą linią autobusową, natomiast normalnie tutaj było cały czas połączenie, no teraz go nie ma, bo tam są różne prace remontowe, ale faktycznie normalnie tędy jeździła jedna linia autobusowa, teraz to całkowicie znika. Oczywiście będzie może bezpośrednia przesiadka ze 163 w 108, tutaj, w tym miejscu, ale trochę jest to jeżdżenie na krągło, żeby się po prostu przesiąść z jednej części na drugą z część. Czy jest to według mnie pomysł dobry? Niekoniecznie, jeżeli chodzi o usunięcie tego miejsca komunikacyjnego. Nie mówię konkretnie, jeżeli chodzi o zmiany komunikacyjne, jeżeli chodzi o 108. Natomiast faktycznie plan, żeby na Świętego Bonifacego połączyć to z tramwajem, jest dosyć dobry według mnie. Idąc dalej, 108 aktualnie jeździ na tej takiej trasie, jak tutaj widzicie i ta trasa się w tym miejscu nie zmieni, tylko że aktualnie jest skrócona, więc Wam nie jestem w stanie pokazać całej normalnej długości. Tymczasem dalej idziemy i mamy zmiany, jeżeli chodzi o linię. A, że też jest informacja, że zastąpi po prostu w ten sposób stałe 164. 164 aktualnie... czekajcie, coś mi się tu pokręciło w takim razie. Jeżeli... Wait. 108, chodzi o to, że ten dalszy odcinek, bo normalnie 108 jechało bezpośrednio właśnie w tak jak teraz jeździ 164 na tym odcinku i wtedy po prostu coś innego będzie puszczone w ramach tej innych zmian komunikacyjnych, zresztą dosyć ciekawych. Ale dobra, idziemy dalej, bo mamy oczywiście również inną trasę autobusową, jak również linia 130. I 130 będzie jechać właśnie na tym odcinku, który Wam wspomniałem. Właśnie będzie połączenie trochę inaczej, jeżeli chodzi o ECS Siekierki, bo właśnie, nie będzie właśnie połączenia z Zawadami, ale będzie bezpośrednie połączenie nowych osiedli w tym miejscu, bo na Jedzikowskiego nie mamy aktualnie żadnej linii autobusowej jeżdżącej. No, mieszkańcy chcieli, żeby faktycznie nam pojechało, przystanki autobusowe są i teraz będzie nowa linia, która w tym miejscu się pojawi. Jak dobrze pamiętam, że 130 to jest zupełnie nowa linia autobusowa, która będzie jeździć, ile tych murówek jest? Będzie jeździć co 15 minut w godzinach szczytu, co 20 minut poza szczytem i w weekendy.
No i tak jak widzicie na załącznym obrazku, będzie funkcjonować tak jak na tym odcinku, czyli pomiędzy EC Siekierki a metro Wilanowska, jadąc i Dzikowskiego, w skrócie obsługując i połączenie z metrem, i połączenie z nową trasą tramwajową, gdzie będą te trzy tramwaje. Według mnie dosyć dobra trasa, faktycznie przecinająca dosyć ładnie na pół tą część Mokotowa i łącząca ważne miejsca, jeżeli chodzi o duże osiedla i komunikację wysokowydajną. Więc takie są tutaj zmiany. Z kolei 131, czekajcie, bo sobie zamknąłem kartę. Z kolei 131 będzie trochę jechać inaczej. Ponowne plany, żeby trochę to zlikwidować i przenieść. Plan jest taki, żeby 131, oczywiście dalej jeździło mnie tutaj kursach do Wilanowa, ale żeby jechało inaczej, żeby nie jechało Gagarina i żeby nie jechało przez tą część taką bardziej centralną Śródmieścia, tylko pojechało tutaj od bocznej strony przez cały Torwar. Pomysł jest połączony z 517, bo chodzi oczywiście o to. Zobaczcie, jak aktualnie jeździ 131. To jest aktualna trasa 131, czyli sobie jedzie Gagarina, dalej spacerował i bezpośrednio do dworca centralnego. Plan jest taki, żeby 131, jak widzicie, dalej jechał na dworzec centralny, tylko po prostu jechał przez Torwar, Plac Trzech Krzyży i ogólnie się tutaj dosyć mocno kręcił w tym miejscu. Jeżeli chodzi o wozówkę tej części Wilanowa, to dosyć duże utrudnienie. I na pewno dosyć mocno ograniczy szybkość połączenia z centrum miasta. Natomiast na plus ZTM mówi, że słuchajcie, macie tutaj tramwaj linii 11. Przypominam tylko, że 11 dosyć często tam nie jeździ, no ale still. Jest w teorii 11, która może obsłużyć tą część po prostu pasażerów i tutaj można wysiąść i się przesiąść. Tylko kto by chciał się przesiąść z komunikacji z jednej na drugą? Jakby wiem, że tramwaj przyjemny, wygodny, pewnie szybszy, ale dalej, kto by chciał wysiadać i się na siłę przesiadać, kiedy ma bezpośrednie połączenie? Więc jakby na minus jest faktycznie, jeżeli chodzi o czas dojazdu na tej części. Na plus dla ZTM-u jest to, że może w ten sposób skrócić aktualne trasy 517, które nie wiem do końca czemu zostało wydłużone na Torwar tam w związku z różnymi innymi zmianami, jeżeli chodzi o 109. Natomiast faktycznie 517 by było skrócone tak jak kiedyś było, prawie tak jak kiedyś na centrum, tylko byłaby dojeżdżało do Placu Trzech Krzyży, a w związku z tym tutaj by te rejony były obsługiwane przez 131. No, czy to jest dobry pomysł? Dajcie znać w komentarzach. Jestem w sumie ciekawa Waszych opinii, czy takie zmiany komunikacyjne, jeżeli chodzi o jedną i drugą część, jest dobra. Według mnie niekoniecznie, bo Torwar w ten sposób straci szybki sposób dojazdu, a 131 mieszkańcy, którzy z niego normalnie teraz korzystali, tracą szybki dojazd do centrum bez konieczności przesiadania się do tramwaju, czyli w skrócie bez jednym środkiem transportu. No, także takie tutaj moje są opinie w tym temacie. Chociaż ja bym 130 niekoniecznie puszczał na spacerową, tylko nie wiem, puścił na przykład przez Łazienki Królewskie, żeby tędy pojechało osobę to, bo puszczenie tego bezpośrednią tą trasą wzdłuż tramwaju niekoniecznie do mnie przemawia. Ale jakąś inną trasą typu właśnie przez trasę, znaczy przez Łazienki Królewskie, znaczy przynajmniej Łazienki Królewskie, ja tutaj mówię tak przez Aleje Ujazdowskie mi oczywiście chodzi, żeby tutaj bezpośrednio się sobie przejechał przez Plac Trzech Krzyży i dalej na Aleje Zimskie, to byłoby według mnie lepsze połączenie niż faktycznie to, co teraz nam tutaj w tym miejscu proponują. No dobra, idziemy dalej, bo się rozgadałem przy tej linii, a jest oczywiście jeszcze, czekajcie, to było 131, 131 będzie jeździć w kursach w dwóch wariantach, czyli kursy wydłużone co pół godziny ogólnie w każdym momencie tygodnia. Natomiast w szczycie będzie jeździć co 10 minut, a poza szczytem i w weekendy co 15 minut. Takie są plany, jeżeli chodzi o tą trasę. Dalej, 139. Tutaj była prośba faktycznie mieszkańców, żeby skierować 139 szybszą trasą do metra. No i takie tutaj właśnie faktycznie też zostały zrealizowane rzeczy. Natomiast nie przemawia do mnie jedna rzecz, bo tak, 139 będzie jechać faktycznie przez cały Powścin, a później bezpośrednią trasą do metro Kabaty, czyli do osiedla Kabaty do Pętli. Więc trasa dosyć dobra, szybkie połączenie z metrem bez konieczności korzystania z komunikacji tramwajowej, co jest na plus, bo tramwaje będą i tak obładowane przez mieszkańcami z Wilanowa i Mokotowa. Więc zabranie tramwajów, zabranie pasażerów, którzy by jechali normalnie z tej części, jest dobrą informacją, jeżeli chodzi o Konstancin i te tereny. Natomiast jaki jest problem? Problem jest taki, że aktualnie linia, jak widzicie, jest dosyć długa. No, dosyć mocne skrócenie. Dzięki temu, przynajmniej z mojej perspektywy, jest takie, że ten autobus nie będzie stać w korku, który zawsze się tworzy na Alei Wilanowskiej. Więc to jest na pewno duży plus. Dzięki temu autobusy nie będą stać w tym miejscu w korku, tylko szybciej dojadą do metra i szybciej się można przesiąść do metra. Jeżeli nie ma pętli, no to wiadomo, że szybko się dojedzie. Jeżeli jest pętla, to jest dramat. Na Ursynowej dosyć potężnym. Natomiast jaki jest problem z tym? W ramach tych prac 139 dalej będzie jeździć dosyć rzadko. Co to oznacza? Oznacza to, że linia 139 w godzinach szczytu będzie jeździć co pół godziny, a poza szczytem co 40 minut. Wiem, to może brzmieć strasznie, ale zatem tutaj już od razu mówisz z góry, że spokojnie, spokojnie.
nie jest aż tak źle, bo w ramach tego, że 139 będzie teraz właśnie trochę się zmieni, no to faktycznie plan jest taki, aby zrealizować specjalne kursy połączone, w sensie inaczej, będą dostosowane kursy 139 i 251, tak aby po prostu na przemiennie te dwie linie autobusowe jeździły na tym odcinku pomiędzy Powsinem a metro Kabaty co 15 minut. No, w godzinach szczytu poza szczytem co 20 minut. Natomiast dalej co 20 minut poza godzinami szczytu do mnie nie przemawia. Co 10, co 15 minut poza godzinami szczytu i co 7,5 minuty normalnie by przemawiało. Bo skoro skrócili tak mocno te dwie linie autobusowe, to czemu nie dało się zwiększyć przepustowości w sensie tego, że po prostu te autobusy jeździły dużo częściej? Nie przemawia to do mnie i według mnie dałoby się to zrobić, żeby to częściej po prostu jeździło. Nie mówię, czy to jest niezbędne, ale faktycznie patrzę na jakie są wyniki z tej perspektywy, jak to w tym miejscu wygląda, więc taka sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie z Wilanowem i z Aleją Wilanowską, tutaj ZTM zastrzega, że takie połączenie będzie oczywiście. Przez linię 239 to będzie jeździć z Powsina, a konkretnie z Powsina Parku Kultury, przejeżdżać przez tą część Powsina i później będzie obsługiwać ten odcinek bezpośrednio do metro Wilanowska, jadąc starą trasą przez Aleję Wilanowską. Więc to połączenie na takiej dłuższej trasie pozostanie, co akurat do mnie już przemawia. Natomiast po prostu ta częstotliwość jest według mnie trochę do przegadania jeszcze. Czemu ta częstotliwość się nie zmieniła, pomimo tego, że dałoby się to po prostu lepiej w tym momencie zorganizować. O, tu już widzę kolejną linię i kolejna linia to jest 159. Obecnie rozwiązanie chodzi o kursy wydłużone i tutaj 159 pozostanie w tygodniu co 15 minut, w weekendy co 20 minut, natomiast chodzi o to, że ZTM-owi nie podoba się, jak aktualnie jeździ 159. Czekajcie, gdzie jest to 159? To jest 139... Tu. 159 aktualnie jeździ na takiej trasie, natomiast ma poszczególne kursy wydłużone, stąd tutaj jedną do EC Siekierki i prawie nikt z tego nie korzystał. Nie dziwię się koniecznie, że nikt z tego nie korzystał, no bo gdyby było połączenie tędy lub krótszą trasą w tym miejscu, gdzie w teorii, naciskiem w teorii, dałoby się puścić tędy autobusy, które po prostu by jechały na tej krótkiej trasie do EC Siekierki, nie jadąc na okrągło przez całą Aleję Witosa, no to może by było większe zainteresowanie tą linią, natomiast ZTM stwierdził, że nikt z tego nie korzysta i warto po prostu tutaj kursy wydłużone zlikwidować. Tak, w dużym skrócie tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj możemy sobie kliknąć, czekajcie, tutaj jeszcze raz, 159, to zobaczycie dokładnie, jak ta trasa wyglądała. 159. I czy mamy którykolwiek z tych autobusów, który jedzie na tej dłuższej trasie? No nie mogę go znaleźć. No dobra, tak czy siak, część autobusów... O, chyba, że mi się uda znaleźć, który... O, jest! Tak wyglądały kursy wydłużone 159. Zamiast pojechać krótszą trasą tędy, objeżdżały całkowicie. W sensie w teorii tutaj trochę jeszcze pasażerów mogło wsiąść, natomiast jeżeli chodzi o połączenie z siekierkami EC Siekierki, to faktycznie nie było dosyć szybkie połączenie i prawie nikt z tego nie korzystał, przynajmniej wedle statystyk ZTM-owej, więc dlatego też chcą to po prostu zlikwidować, te kursy wydłużone po prostu znikną. Przy okazji, jakby to były zainteresowane, to jest strona zbiorką.live, możecie sobie podejrzeć wszystkie linie i też informacje o tym, co dokładnie tutaj jedzie. W sensie z tej perspektywy ja sobie nie podejrzę, ale jakbyśmy sobie wyszli z tego, po prostu weszli na mapę, to możemy sobie zobaczyć każdy autobus, każdy tramwaj dokładnie, czym jest. Czyli sobie wchodzimy, no i tak jak w tych innych informacjach mamy po prostu informacje, jaki to jest pojazd, jakie jest wyposażenie i jakie są kursy i rozkłady. Całkiem wygodnie to działa również w telefonie, więc polecam. I przy okazji wygodnie się mi tutaj sprawdza te wszystkie linie w rozkładzie, kiedy mogę sobie dokładnie wszystko zobaczyć. Nawet są promy, taka ciekawostka. No ale promy dzisiaj nie pływają, to ich nie ma. Dobra, koniec. To nie była aż promocja, bo nikt mi za to nie zapłacił, ale taka informacja. Bo korzystam wygodnie, to polecam. Tymczasem przechodzimy dalej do kolejnej linii autobusowej, czyli linia autobusowa 163. Ja się trochę przesunę, bo mnie trochę się bija, bo są deski, wiecie, od domku na drzewie i one nie są najbardziej wygodnie ustawione z tego, co zrobiłem. To tak, 163 by jechało trochę inaczej. Przejmie rolę 263, w skrócie 163 i 263 połączą się w dużej mierze właściwie w jedność. Częstotliwość będzie co 15 minut w godzinach szczytu, więc ogólnie faktycznie to jest połączenie, bo dwie linie jeździły razem co 15 minut. Teraz po prostu będzie jeździć jedna linia na całej trasie co 15 minut, poza szczytem i w weekendy 20 minut czasu na nią czekamy. No i co ważne, będzie jechać na jakiej trasie? Już sobie wchodzimy w 163, tu mamy 163.
Proszę bardzo. 163 jeździ pomiędzy Stegnami, a pomiędzy Natolinem Północnym, w skrócie łączy metro i mieli tramwaje na miasteczku Wilanów i tramwaje na Stegnach, w skrócie 3 linie tramwajowe, 2 linie tramwajowe i linie metra. Dosyć dobre, szybkie połączenie pomiędzy Zawadami i tą częścią komunikacji miejskiej w Wilanowie i Ursynowie. Według mnie to jest całkowicie dobry strzał, ale Zawadom brakuje jeszcze jakiejś linii pośpiesznej. Nie mówię, że konkretnie musi jechać do centrum, czy jakieś konkretne destynacje, ale Zawady zasługują na lepszą komunikację niż dwie linie autobusowe. No dobra, no trzy, no ale trzy na krzyż. No zobaczcie, no dwie. 164 i 163, to jest dosyć mocno zurbanizowany już ten teren. Wiem, że nie przez jakieś wielkie osiedle jak miasteczko Wilanów, ale still. No przydałoby się tutaj jakaś szybsza, lepsza komunikacja miejska, która by ten jeździł. Ja wiem, że tutaj nie ma żadnej pętli sensownej, żeby ten autobus gdzieś mógł zabić sam w teorii EC Siekierki, ale no informacja jest taka, że po prostu tutaj dosyć słabo jest tą komunikacją miejską, no i nie jeździ to szybko, tak? No bo wiadomo, że takie linie stąd jeżdżą dużo wolniej niż takie 500-ki, chociaż 500-ek właściwie teraz w Wilanowie to... Czekajcie, chyba w Wilanów nie ma żadnej linii 500. Wow, to się jest jedna przyspieszona, jeszcze jest jedna, no jedna linia E2 zostaje. Do niej za chwilę dojedziemy. Ale żadnej linii 500 nie ma w Wilanowie. No nie, no to by się akurat na Wietnicze jeszcze przydało, ale co się bardziej mi chodzi o to, że ten Wilanów, który jest daleko od tramwaju, to nie ma żadnej linii szybkiej autobusowej. No cóż, jak widać, nie są godni. No, zresztą, czy tak będzie, to faktycznie zobaczymy w konsultacjach społecznych, co z tego wyjdzie. Domyślam się, że jednak jakaś 500 zostanie na Powsińskim. Ale dobra, idziemy. O, taka linia, która by jechała dalej. Była taka, ale zniknęła. Dobra, zaraz do niej dojdziemy. Po kolei, ja się tu już rozgadałem, a mamy 163. 163 by jeździło na takiej trasie, tak jak powiedziałem, by jeździło w szczycie co 15 minut, więc dobra sytuacja. I zmiana, szybkie połączenie z metrem i tramwajami, według mnie dobry patent. Dalej, 164, jeżeli chodzi o zmiany, też dwa dosyć duże, bo linia 164 by połączyła metro Wilanowska z Kępą Zawadowską, jeździłaby co 15, tak samo jak poprzednia, co 15 minut w godzinach szczytu, poza szczytem i w weekendy co 20 minut. Ona przyjmuje trasę po części, jeżeli chodzi o 108, bo 108 kiedyś tam po prostu jeździła na tamtej trasie, teraz po prostu się połączyło na dwie części. Linia będzie jeździć dosyć często, niektóre kursy będą skrócone na kursach dodatkowych, czyli pomiędzy Wilanowem. Czekajcie. Dodatkowe kursy no do Wilanowa po prostu będą skrócone, jeżeli chodzi o niektóre kursy tej linii autobusowej, więc faktycznie troszeczkę tam będzie mogło być skrócone. Natomiast no dosyć był dobry patent, żeby faktycznie to jeździło całkiem często. Zobaczmy, jak sobie to wygląda na powiększeniu. Aktualnie linia 164 jeździ na dosyć długiej, odjechanej trasie do EC Siekierki. Po prostu proponują, żeby ten odcinek, który będzie obsługiwany przez 108 i przez linie autobusowe nowe, które będą jechać do metro Wilanowska w tym miejscu, po prostu tą linię zastąpić, puścić ją bezpośrednio właśnie w tym miejscu do metra, z przesiadką w tym miejscu też tramwajem. Taki pomysł na 108, tak jak powiedziałem wcześniej, właśnie będzie obsługiwać te tereny i to jest właśnie plan, żeby w ten sposób udobruchać mieszkańców, jeżeli chodzi o to połączenie. Czy ktoś korzystał z tego połączenia pomiędzy Siekierkami w tym miejscu? Nie wiem. No w teorii tutaj jeszcze jedna linia autobusowa będzie jeździć na takiej trasie. Ale bezpośredniego połączenia, jak powiedziałem, już pomiędzy EC Siekierki a Zawadami i Kępą Zawadowską w tym miejscu już po prostu nie będzie komunikacji lokalnej, tutaj nie będzie. Więc to są takie zmiany. Kolejna linia, która jeździ na Alei Wilanowskiej, ale ogólnie na Alei Wilanowskiej, tych linii autobusowych dużo nie będzie. No będą trzy. 317 się ostało? O, to nawet nie zauważyłem. Ale faktycznie tych linii na Alei Wilanowskiej w tym dłuższym odcinku zbytnio dużo nie będzie. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o kolejne informacje, a mianowicie linia 192. 192 jest bardzo dobrym według mnie zmianą, jeżeli chodzi o to, co tutaj nam zaproponowali. Bo 192 wygląda następująco aktualnie tak. To jest 192. Te slalomiki to oczywiście chodzi o to, żeby na Ursynowie dobrze połączyć komunikację autobusową z metrem. W skrócie, wszystkie osiedla są połączone dwoma, chyba czy trzema takimi liniami autobusowymi, które po prostu jeżdżą zygzakiem i dowożą do metra. Plan dosyć dobry i faktycznie to funkcjonuje. Natomiast odcinek ostatni całkowicie był dla mnie od dawna niezrozumiały. Znaczy, wiadomo o co chodziło, gdzieś połączenie z dużą pętlą na Wilanowskiej. Natomiast faktycznie ten odcinek ostatni, który już tutaj ciągnął się z Ursynowa do Mokotowa, miał najmniej zapotrzebowania, jeżeli chodzi o pasażerów. W skrócie pewnie nikt tędy nie jeździł. Więc nowy plan jest taki, żeby tą linię zastąpić i zamiast jechać dalej właśnie w kierunku metro Wilanowska, pojechać tutaj trochę inaczej i pojechać na Krasnowolę. Czemu to jest dosyć dobry pomysł? Dlatego, że tutaj dosyć dużo jest faktycznie zurbanizowanego terenu
jeżeli chodzi o przemysły i miejsca pracy, więc tam faktycznie dosyć dobry, szybki dojazd, znaczy dobry dojazd częstym w te tereny. Natomiast dzięki temu też ta linia trochę zmienia swoją trasę i będzie dojeżdżać do metro Stokłosy, bo aktualnie jeździła tutaj prosto, omijając ten teren, a teraz będzie dojeżdżać specjalnie do metra, żeby ci pasażerowie z Krasnowoli mieli szybszy dojazd właśnie do metra, zamiast jechać koniecznie do metro Wilanowska. Więc takie tutaj są pomysły, jeżeli chodzi o tą trasę. Jak będzie jeździć często 192 w szczycie, 30 minut poza szczytem i w weekendy co 30 minut i jakieś kursy skrócone też co 30 minut. Nie do końca wiem, jak to wygląda. A, są też kursy stosowane pomiędzy Krasnowolą a Ursynem Południowym. Gdzie cały odcinek ursynowski omija. No dobra, to też takie może połączenie, tak jak powiedziałem właśnie, są po prostu w tym miejscu potrzebne. Więc to jest według mnie dobry pomysł. Dlaczego? Bo to jest połączenie dwóch linii autobusowych. 192 łączy się po prostu w tym miejscu z linią... czekajcie, czy ja ją mam w tym miejscu podpięte? 192, o tak, 100. Z tą linią autobusową w tym miejscu to jest 239. Możecie zwrócić uwagę, że ta linia jeździła dokładnie tak samo jak te połączenie. No zwróćcie uwagę. Tutaj jeździ w tym miejscu, a ta jeździ w tym miejscu. Ta przejeżdża tu prosto faktycznie, a ta po prostu zamiast w tym miejscu przejeżdżać prosto, będzie teraz tutaj skręcać. Więc to jest po prostu połączenie idealne dwóch tych linii autobusowych w tym miejscu. Według mnie całkowicie strzał dziesiątka, jeżeli chodzi o połączenie. Niekoniecznie zmiany, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa, ale zmiany, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, też pewnie dzięki temu trochę ZTM odzyska autobusów. No dobra, to są zmiany. No i czas na 217. 217 aktualnie się dobrze sprawuje, jeżeli chodzi o ZTM, przez to, że tramwaj faktycznie w związku z tą budową dobrze sobie tutaj jeździ na Alei Rzeczpospolitej. Znaczy, według mnie na Alei Rzeczpospolitej aktualnie dwie linie autobusowe to jest nieporozumienie, jest tego za mało i tam się po prostu rano to nawet nie chce tam nigdy przyjechać. No ale faktycznie jest to trochę mało. ZTM stwierdza, że skoro już będą tramwaje, to faktycznie nie jest tutaj potrzebne dużo komunikacji miejskiej, ale jeżeli ktoś koniecznie chce dojechać szybko do metra Wilanowska, to oczywiście takie połączenie będzie, więc skróćcie sobie połączenie pomiędzy Powsinkiem a metrem Wilanowska będzie na ten przez Aleję Wilanowską i całe miasteczko Wilanowskie jadąc przez Aleję Rzeczpospolitej i Branickiego. To jest według mnie dosyć dobry pomysł, dobry plan, jeżeli chodzi o tą komunikację miejską. Trochę żałuję mi wszystko, że 217 nie dojedzie do metra i Mielin, bo ja z tego odcinka najwięcej korzystałem, ale będzie inna linia, która tam tędy będzie jeździć, chociaż szybkie, częste połączenia pomiędzy metro i Mielin a Wilanowem to naprawdę było złote połączenie. Na przykład w Ursynów nie ma żadnego McDonalda na tej górnej części. Wy to rozumiecie? Ja chcę czasami coś jeść. Ale dobra, już tak mówiąc, zupełnie serio. Dobre by to było to po prostu połączenie, żeby te dwie dzielnice dobrze skomunikować. Będzie jedna inna linia, która tamtędy będzie jeździć często. Natomiast 217 będzie jeździć po prostu na innej trasie do metro Wilanowska. Chociaż według mnie zamiast do Powsinka, do Ursynowa Południowego można byłoby tu na spokojnie dociągnąć. Co ważne, linia 217 ma jeździć w godzinach szczytu za 15 minut, poza szczytem i w weekendy co około 20 minut. Z kolei 239 to będzie właśnie ta nowa trasa tramwaju, która będzie jeździć zamiast kilku linii autobusowych, głównie zamiast 519. Oj, to grube się wylosowało. To się grube wylosowało. To może zetknijmy sobie dokładnie, o co tutaj właściwie chodzi. 239. Jak aktualnie jeździ 239? Tak. Tak, to jest ta linia, która z Ursynowa wypada. Dlatego też właśnie ludzi wypada z Ursynowa, bo może się dzięki temu pojawić i odrodzić ponownie w tym miejscu. W skrócie połączy tą część Powsinek, jak już powiedziałem wcześniej, z metrem Wilanowska. Jeżeli ktoś chce koniecznie jechać nie do Kabat, tylko przez Aleję Wilanowską, będzie mieć tą linię autobusową. Tylko, że ona też wyrzuca całkowicie linię 500 z Powsina. I to już według mnie nie jest dobry strzał, bo Powsin, to też ludzie, oni, gdyby, nie wiem, zrobić specjalną 500, która by jeździła pomiędzy Powsinem a, nie wiem, miasteczkiem Wilanów czy do Stegien, jeżeli chodzi o dobrą komunikację autobusową łączącą Powsin z tramwajami, to tak, to się zgodziłbym. Ale likwidując jakąkolwiek linię przyspieszoną, jadącą z Powsina do jakiejkolwiek części Warszawy, to jest Powsin po prostu wychodzi tutaj najbardziej stratny. Bo dzięki temu Powsin nie ma dobrego, szybkiego połączenia szybkimi autobusami z resztą Warszawy. Po prostu tracą jedną linię 500, która w tym miejscu nie jeździła. Więc to faktycznie jest trochę według mnie nieporozumienie. Aktualnie 519 jeździ na takiej trasie i całkowicie jest przeznaczone do likwidacji w ramach tych konsultacji społecznych.
jeździło na takiej trasie, która de facto, gdyby ją przesunąć właśnie na Powsińską, by całkowicie omijała linię tramwajową. Oczywiście wiadomo, że tędy jedzie, ale gdyby ją po prostu przerzucić tędy na Powsińską, by całkowicie ładnie obsłużyła tą część w tym miejscu, można by ją puścić jeszcze przez Solec i dalej, żeby po prostu na alejach w tym miejscu wjeżdżała na górę bezpośrednio do Dworca Centralnego. Według mnie to byłby dobry strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o szybkie połączenie w tym miejscu. Ewentualnie można by zaszaleć i puścić to do stadionu, ale to tylko już moje szaleństwo. Tak czy siak, 519 mogłoby jeździć dużo, dużo lepiej. Ewentualnie wpuścić ją tylko w jednym miejscu, żeby się łączyła z tramwajem, bo takie są miejscówki. Żeby, nie wiem, wjechało na krótki fragment tutaj, tak jak w 217 właśnie na tym odcinku, by przejechało wspólnie z tramwajami, po czym by po prostu wjechało ponownie na Sadybę i by jechało tą częścią. Według mnie likwidacja tej linii jest na minus i zastąpienie jej nową linią autobusową, tak jak widzieliście, tą nie trafia do mnie całkowicie. W sensie pomysł, żeby 239 jeździło na takiej trasie, tak, ale nie przez likwidację 519. Jakby często jeździło 239, plan jest taki, żeby ta linia jeździła co 15 minut w godzinach szczytu, poza szczytem co 20 i tak samo w weekendy, więc w teorii nie jest tak rzadko. W praktyce to nie tędy droga, nie tędy droga. Dobra, idziemy dalej. 251, to jest kolejna zmiana, jeżeli chodzi właśnie o połączenie tego z tą linią powyżej, czyli 239, czyli właśnie zamiast jechać Aleją Wilanowską i też tam w korku, ta linia autobusowa by po prostu jechała bezpośrednio do osiedla Krawaty. To jest też, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie likwidacje linii autobusowej z Alei Wilanowskiej na szybsze połączenie z metrem są na plus i taka tutaj sytuacja również by miała miejsce. Aktualnie ta linia jedzie dosyć daleko, przez bardzo, jak widzicie, z Konstancina i tam czasami nawet jeszcze gdzieś dalej jedzie, więc faktycznie dosyć długa trasa dla tej linii autobusowej i tutaj jeden mankament mam co do tej linii autobusowej, bo faktycznie dosyć duża stosowana trasa, bo ona zamiast jechać teraz tutaj do metro Wilanowska, pojedzie szybciej do metro Kabaty i całkowicie ten teren omije, gdzieś się stoi najwięcej w korku, ale w związku z tym, że ta częstotliwość tego autobusu jakoś się nie zwiększa. A skoro się wycina de facto połowę trasy, to nie dałoby się zrobić, żeby ten autobus jeździł częściej, bo ten autobus będzie dalej w godzinach szczytu jeździć co 30 minut, a poza szczytem co 40 minut i tak samo w weekendy. Można by go zrobić dwa razy częściej. Naprawdę, to by nie bolało. Więc to jest mój mankament, jeżeli chodzi o tą linię autobusową. Po prostu to, że jeździ na krótszej trasie, nie oznacza, że będzie jeździć częściej, a mogłaby jeździć. Dalej 263 jest przewidziana do likwidacji. W związku z tym, że 163 po prostu będzie jeździć na tej nowej trasie, trzymamy 263, no aktualnie jeździ tak 263 i faktycznie ten długi odcinek 163 całkowicie przejmie, jadąc właśnie bezpośrednio tutaj też między innymi w te tereny do metro i Mielin i tutaj te tereny całkowicie będą przejęte przez inne linie autobusowe, więc to faktycznie jest dobra zmiana, bo 163 po prostu będzie jeździć tak samo często jak te dwie linie, a po prostu będzie jednym numerkiem bez konieczności patrzenia na te dwa rozkłady jazdy. Dalej mamy 264 i tutaj też nie do końca jestem przekonany, czy to jest dobry strzał w dziesiątkę, bo plan jest taki ogólnie, żeby 264 zamiast aktualnej trasy tutaj do Wilanowa skrócić i żeby po prostu mogła jeździć częściej pomiędzy Kępą Zawadowską, wróć, Kępą w tym miejscu, Orzewską, Kępa Orzewska, cmentarz, mogę szybciej po prostu dojeżdżać do Powsina, gdzie będą komunikacje autobusowe jeżdżące dalej do reszty centrum Warszawy. Z Czytaj do metro Kabaty co 15 minut, bądź do centrum Warszawy też rzadko i żadnej 500. Więc ogólnie w teorii dobra zmiana, ale w praktyce niekoniecznie, no bo te autobusy nie dojeżdżałyby. Plan jest ogólnie taki, tutaj ZTM proponuje te ograniczenie tego dojazdu do Wilanowa. Czy ja bym tą linię po prostu wydłużył, nie wiem, żeby dojeżdżała do miasteczka Wilanów, albo w sensie, żeby w tym miejscu, to właśnie to jest problem, że na tej linii, w tym miejscu, nie ma żadnego miejsca, gdzie by autobusowy mogły sobie zawrócić. No to nie wiem, na Stegny można by to wydłużyć. Ewentualnie po prostu gdziekolwiek, żeby ta linia dojechała do tramwaju, w tym miejscu. Jakkolwiek. Da się. Układ drogowy pozwoliłby. Po prostu by zawracała w kryterium ulicznym, tak jak tramwaje niektóre w Warszawie. Więc możliwość jest. I wtedy byłoby szybkie połączenie z tramwajem i ta linia by całkowicie dobrze funkcjonowała. A przesiadka na pewno linii autobusowej wewnątrz Warszawy, która by się po prostu przesiadała do innej linii autobusowej, według mnie całkowicie się mija z celem. Więc to do mnie nie trafia. Skoro już koniecznie chcą skrócić, zamiast do Wilanowa mogą puścić 264, żeby częściej jeździły te tramwaje z Powsina do metro Kabaty. To według mnie byłby strzał w dziesiątkę. Chodziło ZTM-owi głównie o to, żeby ta linia jeździła częściej.
Natomiast ja nie widzę tej częstotliwości jakiejś dłużej. No szanujmy się, co pół godziny w godzinach szczytu to nie jest często. A co 45 minut poza szczytem i w weekendy to dalej nie jest często, więc nie do końca wiem, w jaki sposób oni zrobili większą częstotliwość, de facto robiąc cały czas rzadko jeżdżący autobus. Dobra, dalej, mamy dosyć dużo likwidacji, jeżeli chodzi o linie autobusowe 339. Jest przeznaczona do likwidacji w związku z tym, że zastąpi ją 139, 239 i 251. Przynajmniej z tych informacji. Znajdźmy sobie 339. To jest 339. Jeździ na tej trasie, czyli w skrócie łączy metro Kabaty z metrem Wilanowska, a jadąc przez całe powsi. I według mnie ta linia powinna zostać jako połączenie właśnie szybkie powsina z resztą części Warszawy, więc to faktycznie byłoby dobre. Niekoniecznie jako 300, tylko jako 500 bym to dał. Jako tam 500, to z tym sąd znika. To by było dobre szybkie połączenie, ewentualnie nie oszczędzał się i puścił taki autobus dalej na Wawer. Co akurat by się przydało, bo połączenie na Wawer stałe przez cały dzień w tygodniu, przez wszystkie dni tygodnia pomiędzy Ursynowem, Wilanowem a Wawrem jest potrzebne z tym. Pamiętajcie to. Jeżeli nie puścicie w ten sposób linii, to nie wiecie, czy jest zapotrzebowanie, czy go nie ma. Ale wracając do meritum, plan jest na likwidację tej linii. Podobnie, jeżeli chodzi o linię moją ulubioną. 379 ma cały jeden kurs w ciągu doby. I ta linia miałaby zostać całkowicie zlikwidowana. Ja czytam dokładnie anegdotę, jak mamy tutaj zlikwidowania. Likwidacja linii, połączenie miasteczka Wilanów ze centrum dzielnicy Wilanów zapewnią tramwaje z przesiadką do autobusów kursujących na Alei Wilanowskiej. W skrócie, zamiast jednego bezpośrednio autobusu, nie trzeba się przesiąść z tramwaju do autobusu, ale de facto chodzi o to, żeby po prostu ten jeden kurs w ciągu doby zlikwidować. W sensie to chodziło tylko o kursy szkolne, więc nie rozumiem, czemu oni likwidują autobus, który miał jeden kurs w ciągu doby. Ja domyślam się, że wprowadzenie tego w formie brygad mieszanek z innymi autobusami było straszną rzeczą, ale mogli to zostawić dla tych dzieci biednych. To się nie rozumiem sensu istnienia tej linii od początku, ale no. Z kolei 501 jest przeznaczony całkowicie do likwidacji. Mają zastąpić linię 14, 15 i 19. Teraz zobaczcie, czemu. Linia... czekajcie, szukamy 501... 501 aktualnie nie jeździ, no, ale jakby jeździła, to jakby jechała pomiędzy Dworcem Centralnym, Centrum, no i dalej. Plac Unii Lubelskiej, Goworka, spacerowa, dowolna, Mangalia, Czarnomorska, Świętego Bonifacego, Stegny. W skrócie, dokładnie cała trasa tramwajowa linii 19, więc faktycznie, de facto, nie ma całkowicie sensu, żeby tą linię tramwajową, tą linię autobusową utrzymywać, bo całkowicie robi kopiuj wklej dla linii 19. Więc ten pomysł faktycznie całkowicie się zgadzam, że nie ma sensu ponownie uruchamiać tej linii autobusowej. No bo po prostu jest to już dobrze zapotrzebowane, jeżeli chodzi o linie tramwajowe w tym miejscu. Z kolei, jeżeli chodzi o 517, to właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli propozycja, żeby w godzinach szczytu, jak jeździ co 7,5 minuty, bądź co 10, a poza szczytem co 15 minut i w weekendy tak samo, to po prostu, żeby pozostawić tam, skrócić tą trasę tramwajową, tą trasę autobusową, żeby dojechała tylko i wyłącznie do placu Trzech Krzyży, a nie jechała jeszcze na Torwar. No i teraz pytanie, czy lepsze to jest rozwiązanie dla mieszkańców Wilanowa i Torwaru, którzy po prostu musieliby jechać 131, czy niekoniecznie? To już Wy musicie mi w komentarzach odpowiedzieć, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo... No bo... Chociaż jeżdżę w sumie 131, to bym wolał, żeby jeździł jak jeździł, ale... Ale dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Z kolei to jest po prostu cudo. Jeśli myślicie, że jakaś inna dzielnica nie może być strata na tramwaj do Wilanowa, która jest daleko od Wilanowa, to się mylicie. ZTM Wam pokaże, że da się. 518. Proszę bardzo, na białym koniu wjeżdża 518, które będzie skrócone. Zamiast jechać tak, jak aktualnie jedzie, już Wam pokazuję, aktualnie 518, nie to. Aktualnie 518 jeżdżę na takiej prostej trasie pomiędzy Placem Trzech Krzyży a Nowodworami, na dosyć długiej trasie tutaj przez cały Terchomin, a następnie Terchomin, Nowodwory i jedzie później prostą trasą, omijając wszelkiego rodzaju korki, w skrócie tak jak tramwaj wzdłuż Modliński. Nie dzieje bezpośrednio przez metro Marymont i tutaj większość pasażerów faktycznie pewnie zanim się wysiada, ale jest jeszcze dosyć dobre połączenie dla wszystkich osób, które tutaj muszą dojechać dalej, czy tej do centrum Warszawy, jadąc z przesiadką do tramwajów na Alei Zeńskiej, z przesiadką do tramwajów na Starym Mieście, z przesiadką do Dworca Gdańskiego i z przesiadką na przykład do M2 na Świętokrzyskie. W skrócie dosyć dużo możliwości przesiadek. No i oczywiście całe krakowskie Przedmieście też objeżdża. No i też pamiętajcie, tak z mojej perspektywy, 518
sumie sprawdźmy. Jak dla mnie, przynajmniej mi się kojarzy, że 518 jeździło zawsze krakowskim Przedmieściem, a przynajmniej od dłuższego czasu. Sprawdźmy sobie na Wawawiki. 518. O, no to jest właśnie ten nowy plan, który jest tutaj wprowadzony. Natomiast 518, dajcie mi chwilę. Od 2000 roku linia 518 jeździ przez całą część Starego Miasta, więc jakby no dosyć długo tak funkcjonuje. I całkowicie nie rozumiem sensu likwidacji tej linii na krótszym trasie. Bo ogólnie, jaki jest plan, jeżeli chodzi o skrócenie tej trasy? Czekajcie, tylko im zdania. O. Plan jest taki, żeby po prostu nie dojechał do Starego Miasta. Czyli dojedzie dalej przez metro Marymont, przejedzie sobie. No i dalej po prostu przejedzie przez Dworzec Gdański. Tu się mniej więcej kończy taka standardowa trasa, bo dojedzie dalej do Bilańskiej. W skrócie tutaj w te rejony. I nie będzie jechać dalej przez całe Stare Miasto, w skrócie nie dojedzie i do metra, i nie dojedzie do Placu Trzech Krzyży, ani do Alei Jezuńskich. No, jako mieszkaniec Białęki, którym nie jestem, bym się raczej z tym nie zgodził, bo to jest kolejny pomysł, żeby faktycznie skrócić tą trasę. Już widziałem jakieś tam różne posty, powiedz nie ZTM-owi dla 518 skróconego do Bilańskiej. Natomiast jestem ciekawy Waszych opinii. Ogólnie domyślam się, że będę mieć później komentarze z taką ilością tekstu, bo tu jest tak dużo zmian, jeżeli chodzi o te linie autobusowe, ale bardzo chętnie je wszystkie poczytam. Tylko nie wiem, czy zdążę je przeczytać wszystkie tak szybko, ale bardzo chętnie będę je czytać. Więc faktycznie nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł, ale bym powiedział, że raczej jakby kto o to prosił, jakby zmiany są marginalne, więcej linii autobusowych na krakowskim Przedmieściu jest zawsze na plus. Tam nie ma komunikacji szynowej, która powinna być według mnie, i nie ma dobrego, szybkiego połączenia z resztą części miasta, a tak jest szybkie połączenie i z metrem, i z tramwajami. Po co to psuć? ZTM, po co to psuć? Także takie tutaj są zmiany. Dalej, jeżeli chodzi o linię 519, tak jak już mówiłem wcześniej, całkowicie jest przeznaczona do likwidacji. W związku z tym, że ta jej inna linia autobusa ma właśnie ją zastąpić, natomiast jak mówiłem, to jest całkowicie, czekajcie, bo szukam tej 519, całkowicie to jest odcięcie po wsi od jakiejkolwiek szybkiej komunikacji miejskiej do reszty Warszawy, więc też się po prostu z tym całkowicie nie zgadzam. Przy okazji też do Powsina jest jeszcze nie ma szybkiego dojazdu, jeżeli chodzi o na przykład chęć grillowania sobie w tym miejscu w lesie kabackim czy cokolwiek. Jakby nie ma po prostu takiej możliwości w ten sposób, wyznaczonych przestrzeniach oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że po prostu całkowicie likwiduje takie szybkie, dobre połączenie, jakie tutaj było wcześniej. Oczywiście zgadzam się z tym, że 519, jak już powiedziałem wcześniej, nie może jechać taką trasą, jak to aktualnie jeździło cały czas wzdłuż trasy tramwajowej, ale można by jakoś to inaczej puścić. Powsińska jest zainteresowana 519. Gwarantuję. Mieszkańcy będą na tak. Sprawdźmy sobie też przy okazji, bo w sumie nie patrzyłem, czy na Powsińskiej mamy jakąkolwiek linię 500. Tak samo jak na Wilanowie. Żadnej nie ma. Ja wiem, że tramwaj do miasteczka Wilanów istnieje, ale większość Wilanowa z tego tramwaju nie skorzysta bez konieczności dojazdu autobusem do niego, więc nie do końca cały czas rozumiem sens likwidowania wszystkich tych linii. Jakby całkowicie rozumiem, gdyby puścić dwie linie tramwajowe. Jedna by jechałaby po Powsińską, druga by jechała tak jak teraz na Trzeciego Sobieskiego. To tak, na plus oczywiście się z tym zgadzam. O to w ogóle zresztą to powinno kiedyś powstać. Ale likwidowanie całkowicie w ten sposób tych wszystkich pośpiesznych linii jest całkowicie nietrafione. Zresztą zetknijmy, jak to aktualnie wygląda, jeżeli sobie zetkniemy. Po pierwsze, tutaj na Przyczółkowej mamy dosyć dużo linii, bo mamy 519 też w tych kursach wydłużonych, bo ogólnie 519 normalnie kończy swoją trasę na Wilanowie. No ale dalej, 519 ma dosyć dobrą rolę, jeżeli chodzi o komunikację autobusową w tym miejscu. Na Powsińskiej nie mamy żadnej linii przyspieszonej, ale mogliby po prostu w ten sposób uzyskać taką linię szybszą autobusową w tym miejscu, więc no, dla chcącego nic trudnego. Tego po prostu by trzeba było chcieć. Dobra, idziemy dalej, bo już nam się światło to się całkowicie skończyło, ale mamy jeszcze linię 520, która by miała jakąś mniejszą zmianę i ta według mnie jest na plus. Jeżeli chodzi o zmianę dla 520, która jak widzicie całkowicie też nie powiązana z tramwajem do Wilanowa, ale w związku z tym, że na dworcu centralnym będzie wyrzucone parę linii autobusowych z dworcu centralnego, pewnie jakieś 500, po prostu znikną, no to będzie można puścić jakąś linię właśnie w nowym miejscu. I żeby po prostu skrócić trasę, zamiast jechać jak aktualnie jeździ 520 tu prosto do ratusz metro, ratusz Arsenał,
Można po prostu skrócić tą trasę i dojechać do dworca centralnego. I według mnie to dobry pomysł, bo jakby nie ma konieczności puszczenia tej linii autobusowej na dalszym odcinku. Na plus jest taki, że po prostu to jest bezpośrednie ma połączenie z metrem Świętokrzyskie, ale to połączenie wygodne to takie nie jest. Natomiast na minus jest taki, że prawie całkowicie dubluje linię tramwajową, linię metra w tym miejscu, a i tak jest połączenie z M1 w tym miejscu. Na centrum jest przesiadki do tramwajów i do pociągów, więc na spokojnie można byłoby faktycznie tą linię całkowicie na tym odcinku skrócić. Na koniec mamy jeszcze 522, które, uwaga, zdziwi Was, 522, no właściwie to w 100% duplikuje linię, chciałem 19, chciałem powiedzieć, no ale tak, no linia 522 całkowicie duplikuje połączenie linii 19 i linii 15, czy też po prostu linii 14, w skrócie pomiędzy dworcem centralnym a resztą centrum Warszawy, no całkowicie ona jest tutaj po prostu duplikowana, więc uwaga, uwaga, fanfary, linia zlikwidowana z okazji tego, że będzie zastąpiona przez linię 14, 15 i 19 tramwajowe. Na koniec mamy oczywiście linię E2 i tą informację w całości przeczytam, bo oczywiście już jesteśmy prawie całkowicie na końcu. Przeczytajmy sobie dokładnie tą całą informację. Przewidujemy, że większość pasażerów podróżujących ulicą Jana III Sobieskiego wybierze połączenie tramwajowe. Dlatego proponujemy pozostawienie kursów autobusowych linii E2 jedynie w szczycie porannym, kiedy liczba pasażerów jest największa. Autobusy E2 zapewnią bezpośredni dojazd z Wilanowa i Dolnego Mokotowa aż do placu Zamkowego. Przez cały tydzień bez zmiany kursowały będą autobusy linii 116. W skrócie E2 pozostanie tylko i wyłącznie w godzinach szczytu i według mnie... Inaczej, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że ZTM nie zlikwidował E2, no bo wtedy dzięki temu jakaś linia przyspieszona, właściwie pośpieszna, funkcjonuje cały czas na Wilanowie. Ale de facto tylko w godzinach szczytu autobusowy. Natomiast faktycznie E2 będzie jeździć całkowicie na całej długości wzdłuż tramwaju, na Wilanowie, wzdłuż tych wszystkich linii tramwajowych, więc rozumiem całkowicie, że ZTM nie chce tego, żeby to funkcjonowało często, ale pamiętajcie, że E2 jeździ na troszeczkę trasie takiej większej, o której ZTM nie wspomina, mianowicie jedzie z Wilanowa. A w Wilanowie też trochę tych osób mieszka. I do Wilanowa dojeżdżają różne autobusy z różnych części Warszawy. W skrócie, oni stąd będą mieli szybkie dzięki temu połączenie do centrum Warszawy. A tak to by nie mieli żadnego. Wiem, że tylko łącznie w godzinach szczytu, ale tak jak powiedziałem, tutaj jakaś linia pośpieszna by się przydała. Więc to taka faktycznie zmiana, jeżeli chodzi o tą komunikację autobusową. Na sam koniec mamy jeszcze linię... Mi tu gadał, że komary latają. Mamy linię autobusową 724 i 742. Tutaj dużych zmian nie ma, bo one cały czas dojeżdżają już aktualnie do osiedla Kabaty, ale jest jedna inna zmiana, jeżeli chodzi o te linie autobusowe, jeżeli chodzi o wypłaszczenie tej trasy po prostu w samym Powsinie. W skrócie, żeby te dwie 700-ki nie jeździły przez Powsin, częstotliwość jest taka sama. Nie jeździły przez Powsin, tylko po prostu, żeby jeździły bezpośrednią trasą. Zobaczcie, jak aktualnie te autobusy jeżdżą. Tutaj mamy po prostu taki zawijez, żeby wjechać specjalnie do Powsina i zabrać tych pasażerów. Teraz po prostu zamiast tego podjazdu będą jechać na wprost. Mieszkańcy Powsina raczej nie będą zadowoleni. Mieszkańcy terenów, którzy korzystają faktycznie z 724, na pewno będą zadowoleni, bo faktycznie jeżeli ktoś jedzie, no spacerze raczej wątpię, ale na tym samym odcinku to będzie na plus, a jeżeli ktoś jedzie z Góry Kalwarii, to na pewno na duży plus, że jeszcze nie ma jakichś bajerów po Powsinie, więc to też jest dobra informacja, jeżeli chodzi o te linie autobusowe. Jeszcze z ważnych informacji, których może nie powiedziałem, mówiąc o tych wszystkich liniach autobusowych. E2 będzie w szczycie porannym kursować co 10 minut. Linia 520 będzie cały czas kursować co 10 minut, bądź co 15, w godzinach szczytu lub co poza szczytem i w weekendy co 15 minut. Linia 518 będzie jeździć na kursach wydłużonych i podstawowych co 10 minut, na kursach pełnych co 20 minut w godzinach szczytu i ogólnie co 20 minut przez cały dzień. Natomiast, bo może nie wiecie, 518 to jest ta skrócona z Nowodworów, kursy skrócone byłyby na trasie metro Marymont Nowodwory, więc jeszcze krótsza trasa. Linia 517, częstotliwość ta sama, jak była wcześniej i chyba właściwie już wszystkie poprzednie częstotliwości powiedziałem, tak jak mówiłem wcześniej. Tak mniej więcej wygląda cały układ komunikacji miejskiej, jaki nam proponuje Zarząd Transportu Miejskiego. Teraz pytanie jest tylko łącznie jedno, do Was. Czy Wy się z tym zgadzacie? Jakie macie swoje opinie? Co byście chcieli zrobić inaczej? Wy możecie macie teraz ten głos. Na początku powiedziałem dokładnie, gdzie będą realizowane teraz konsultacje społeczne. I na YouTubie, i na miejscu. I na koniec powiem całego maila. Tylko pamiętajcie, że ja mówię, jak mówię te maile. Więc jak ktoś macie oczywiście link do tej strony, gdzie macie te wszystkie zmiany w opisie.
Więc pytanie jest tylko łącznie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba i swoje propozycje możecie wysyłać na konsultacje@zm.waw.pl. W ten sposób macie swój głos, możecie zadyskutować, czy te wszystkie zmiany Wam się podobają, czy Wam się nie podobają. Dajcie znać też oczywiście w komentarzach, nie tylko łącznie z wysyłaniem do ZTM-u, bo ja bardzo chętnie wszystko przeanalizuję. Będę się z Wami kłócić w komentarzach, będę mówić swoje opinie, bo oczywiście ten film był subiektywny, subiektywno-informacyjny, bo trochę informacji bezpośrednio tutaj ze strony Wam przeczytałem. Ale również oczywiście swoje dygresji tutaj sobie dużo dorzuciłem. Natomiast faktycznie piszcie swoje propozycje do ZTM-u i teraz w komentarzach podyskutujemy wszyscy razem. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do stania patronami Awizynosza. Zachęcam również do dołączenia do grupy na Facebooku Co Utrzyma Maj Warszawski. Tutaj również macie link w opisie. Jak pewnie słyszycie od mniej więcej pół godziny, bo ten film trwa godzinę ponad. Mówię przez noc, bo już mam katar, nie mam chusteczki nigdzie pod ręką, a siedzę w domku na drzewie i się zrobiło już trochę zimno. Aktualnie na zegarku widzę godzinę 21, więc w dużym skrócie no już trochę późno. Ale nie będę ukrywać, że trzeba było to zrobić. Specjalnie tutaj przyjechałem, żeby nagrać ten film właśnie prosto z drzewa, bo domyślam się, że chcielibyście, że właśnie, żebym po prostu opowiedział o tych wszystkich zmianach, co tutaj nam oferują. No i kiedy już faktycznie ZTM, bo do 15 lipca można wysyłać swoje propozycje i swoje uwagi do tego, co ZTM nam zaproponował. Natomiast, co ważne, w połowie sierpnia planowane jest ogłoszenie tych wszystkich zmian komunikacyjnych. Dzięki czemu w połowie sierpnia dowiemy się po prostu, co ZTM wywnioskowało z tych konsultacji społecznych i jakie zmiany docelowo faktycznie wejdą. Oczywiście wiadomo, że wtedy będzie można jeszcze walczyć. Nie, my chcemy 518 do Placu Trzech Krzyży, ale de facto już raczej nasz głos nie będzie usłyszany przez ZTM, więc trzeba walczyć o to teraz. Natomiast, co ważne, kiedy wejdą te rzeczy i zmiany wszystkie w życie? To jest chyba najważniejsza informacja, której nie powiedziałem przez cały film jeszcze. Zmiany wszystkie nie wejdą we wrześniu, nie wejdą w październiku, wejdą dopiero najprawdopodobniej w styczniu 2025 roku. Dlaczego? Bo we wrześniu pojedą owszem dwie linie tramwajowe, czyli 14 i 15 do... Znaczy zmiany tramwajowe będą, ale autobusowe nie. Zmiany tramwajowe będą właśnie, że 14 i 15 dojedzie do miasteczka Wilanów. Później w grudniu dojedziemy najprawdopodobniej tramwaj na Stegny. Mówię najprawdopodobniej, bo pewnie się to jeszcze opóźni. Jeżeli chodzi o Stegny nie jestem przekonany. Jeżeli chodzi o Wilanów, to im się raczej to uda do września skończyć. To właśnie dojedzie wtedy na koniec, w grudniu 2024 dojedzie tramwaj na Stegny, czyli 19. Natomiast później jeszcze trzeba zakończyć wszystkie prace, jeżeli chodzi o budowę. ZTM zaznacza, że dopóki nie zakończą się wszystkie prace budowlane, czytaj, nie będzie wprowadzonej całej długości dzielnej fali, nie będzie przejezdnej wszystkich dróg, wszystkich wlotów, wszystkich przystanków autobusowych, wszystkich chodników i dróg rowerowych. Nie, no ma, te dwa ostatnie to niekoniecznie. Ale wszystkie drogi, wszystkie przystanki autobusowe, jeżeli nie będą przejezdne do tego czasu, ZTM nie wprowadzi nowej komunikacji autobusowej zgodnie z tym, co wywnioskuje teraz z konsultacji społecznych. W skrócie, spokojnie, do końca roku się jeszcze nic nie zmieni. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro pewnie będziecie mieli miesza z tym, bo ten film chciałem wrzucić w piątek, ale jest 21, więc już dzisiaj go nie wrzucę. Więc w niedzielę będzie mniejsza z tym, a jeszcze w najbliższych dniach trochę warszawskich inwestycji Wam dorzucę. Jakieś tam tramwajowe remonty, które się dzieją i na Ordona, znaczy i na Obozowej. Ordona to nie ma tramwajów. Na Obozowej i na Filtrowej. Jakieś podsumowanie z warszawskich inwestycji koniecznie wrzucę. Do Zakopanego chciałem pojechać. No i oczywiście jakieś zapraszamy do metra i inne inwestycje z całej Warszawy. Przed nami, jak zawsze, na kanale Awizynosz. Tymczasem, do zobaczenia. Uwielbiam te podsumowania i analizy. Przydałoby się zrobić te studia. No, może w końcu je zrobię. W końcu trzeba poopowiedzieć o tych wszystkich nowych 11 mostach, które są planowane w Warszawie. Do zobaczenia. Cześć!